Jest bardzo proste, nie wymaga żadnych ciężarów. To wszystko, będzie, co będzie decydowało o obciążeniu, to twoje własne ciało i ciało właściwie nie całym ciężarem będzie napierać, tylko nogi będą kontrolować, jakiej części będziemy napierać tymi palcami. Są w zasadzie dwa ćwiczenia. Jedno to nachwytem, drugie tak jakby podchwytem. No, trudno mi to nazwać nachwytem i podchwytem, bo nic nie chwytamy. Więc zawsze zaczynam od tego, że naciskam nadgarstkami, ręce mniej więcej złączone. Naciskam, kiedy są już rozciągnięte prostowniki nadgarstka, podnoszę. Oczywiście napieram częścią wagi ciała, tego nie widać, ale wyjaśniam, nogi są tutaj po to, żeby odciążyć, nie? Bo gdybym teraz cały miał równość, to troszeczkę bym może bym przesadził. Zależy od kogo. Zależy, jak silny ktoś jest w tym ćwiczeniu i jak ciężki ktoś jest, prawda? Także tutaj napieramy tak i z tego momentu zmniejszamy trochę siły naporu. Prostujemy pierwszy jakby człon palców, później następny i następny, aż do końca. I znowu naciskamy z powrotem. Także ćwiczymy także prostowniki palców w ten sposób. Nie? Siła napiera tak. Prostujemy nadgarstek, później prostujemy tą część palca, tą część palca, tą część palca. I jedziemy z powrotem, z powrotem, z powrotem, prawda? Najlepiej wykonywać to pomiędzy seriami wyciskania leżąc, bo bardzo dużą ulgę przynosi w wyciskaniu leżąc, jeżeli nadgarstki bolą. Z tym, że jeżeli są kłopoty ogólnie z chwytem i z nadgarstkami, to można to robić niekoniecznie w celu wyciskania, ale chyba najlepiej w czasie treningu wsadzić to pomiędzy serią wyciskania leżąc. Wcale nie przeszkadza w wyciskaniu, a nawet pomaga. Teraz drugi człon ćwiczenia, to samo nachwytem. I będzie to bardzo ćwiczenie analogiczne do wspięcia na palce stóp, tym z tym, że no, robimy wspięcie na palce dłoni. Napieram mocniej niż w poprzednim przypadku, gdyż tutaj działają znacznie mniejsze mięśnie. Napieram znacznie mocniej i teraz palce oczywiście się nie odginają mi w ten sposób, ale no, u wielu się odginają, co nie jest dobre. Napieram palcami, no, na początku troszeczkę jeszcze napieram tą częścią dłoni, ale później już opuszczkami palców. Także bardzo mocno napieram tym razem i podnoszę się tak. No i z powrotem. I tak. Prawda? Czyli siła działa tutaj. Ćwiczę zginacze nadgarstków, ćwiczę tak samo zginacze palców, chociaż trochę bardziej izometrycznie w pozycji, której normalnie nie ćwiczymy. No nie jest to tak naprawdę izometrycznie, bo wszystkie te ścięgna chodzą tutaj. Także nam się wydaje, że one, te palce nie wykonują zginania, one wykonują razem z całym nadgarstkiem pracę zginacze palców. Co tu jeszcze dużo powiedzieć? Jeżeli robimy trening 15-10-5, to na 15 15 powtórzeń tego, 15 tego, na dziesiątkach tak samo 10 tego, 10 tego i na piątkach robimy po 5, tylko że adekwatny napór teraz, nie? Jeżeli na 15 będziemy mocno napierać jak na piątkach, no to trochę nieadekwatne to będzie, nie będzie współpracowało. Na 15 możemy napierać na takie jakieś 80% tego, co na piątkach, na dziesiątkach może napierać tak na 90% tego, co na piątkach. Na piątkach już dość ostro powinniśmy to robić. Może w pierwszych seriach rozgrywkowych niż aż tak bardzo. No i to chyba wszystko. No, jeszcze polecam to ćwiczenie dla zajmujących się sztukami walki, gdyż bardzo ciężko nadgarstki wykręcić po nim, co może zaświadczyć nie jeden, który próbował wykręcić nadgarstek. Po prostu mogli go odgiąć siłowo, nawet nie